Siemandero, a wy jak ściągacie sprzęgiełka alternatora? Bo ja używam do tego takich kluczy, takich mega długich kluczy, dokładnie tego i dokładnie tego, ale niestety mam taki komplecik sobie kupiłem do ściągania sprzęgieł, bo zazwyczaj robię to na aucie, nie wyciągam alternatora, ale zrobili mi psikusa i sprzedali mi większy, nie na 19, tylko 22. Generalnie taki klucz jest potrzebny, taki imbus, możecie to zastąpić jakimś zwykłym imbusem, po prostu tam z jakiegoś kompletu zakładacie imbusik do środka, 22 w tym razie, tym razem, bo niestety nie mam, zawsze są 19. I najlepiej klucz koło klucza sobie założyć i dwoma rączkami. Dwoma rączkami elegancko wyciągamy ten i imbusikiem, teraz dokręciłem, imbusikiem wykręcamy sobie sprzęgiełko. Napiszcie w komentarzu jak wy to robicie. Ja mam taki sposób, bo bardzo lubię ten klucz, bo to mi pozwala zaoszczędzić dużo czasu i robić to na aucie. A jak mam jeszcze dwa klucze, to zakładam sobie taki klucz, zakładam sobie drugi taki klucz i mam tyle miejsca, więc naprawdę mega pomysł. Pozdrawiam, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i zapraszam po więcej. Na razie, cześć.